chodzi o jumpshota. W tym przypadku, no model daje radę, w tych eliminacjach teraz byłem chyba czwarty, wykręciłem 12 kółek, także da się to zrobić. Tym modelem, tutaj w tym momencie jest tylko modyfikacja silnika i serwa, no i koła są troszeczkę inne, ale są z Timberwolfa, więc to jest podobny, że tak powiem, klimat, nie są to jakieś zawodnicze koła. Natomiast no mogę powiedzieć, że da się tym modelem wystartować w zawodach w klasie track. Na pewno nie jest to, wiadomo, najlepsza pozycja, ale ze względu na cenę jest na pewno atrakcyjna, bo do 1000 zł nie mamy dużego wyboru, jeżeli chodzi o model do klasy offroadowej. Jest ten model już powiedzmy drugi dzień w boju i na razie jeszcze całkowicie żyje, zmieniłem tylko snapy właśnie dzięki RC-majstrowi, bardzo dziękuję. Dzięki naszym spostrzeżeniom, bo na ten Stadium Track też my z kolei sobie testujemy koła od Bagusa, ale to ja o tym powiem. Nie wiem jak ty, ale chyba nie wymieniali do tej pory żadnej części. Nie. Więc ten model na tą chwilę, że tak powiem, jest sam. Nawet drążek, który wystrzelił, to się po prostu odpiął, tak, ale nic dokładnie się nie połamało. Nie uszkodził się jako mechanicznie, natomiast wystarczało go tylko z powrotem kliknąć. Także powiem szczerze, no jestem ciekaw finałów, na pewno będę walczył do końca tym modelem i jeżeli ktoś się zastanawia nad takim podstawowym modelem do startów, może rozważyć tą propozycję śmiało, tak? Idę na bieg. Będę jechał w pierwszym treningu pomiarowym. Chyba koła są prosto, nie wiem. No zobaczymy, idę. W tym wyścigu klasy traków pojedzie Kuba Janowski. Specjalnie tak, we trzej mistrzowie? No jak, gdzie? Tu. Ja nie widzę. Chcemy mi motor na bandzie. Na ładnym zbliżeniu, żeby nie był mały. No ale to nie jest... Zoomuj troszkę. No to... Nie tak agresywnie. Trzymaj go ładnie. Wiem, że jest trudno, ale jedzie jump shot. Paweł ładnie jedzie jump shot. Ładnie jedzie, no bo Paweł ładnie jeździ. Także filmuj film. I bardzo jumpuje na miękko. Zobacz, jak wybiera zawieszenie. Tak jedzie jump shot. Odminęła i Firek. Firek, przeróbeka z Satamaxu, bardzo dobrze się sprawuje. Szczególnie z tymi oponami zjechanymi z przodu. Także zadowolony jestem. Do potomności. Ale chyba.